pasiesz stada swe, gdzie dajesz im spocząć w południe, abym się nie błąkała wśród stad towarzyszy twych. Taki stan przydarzył mu się tylko jeden raz. Było wiele takich momentów, kiedy był wzburzony. Było wiele takich momentów i takich rozmów, kiedy używał trudnych, brutalnych, czasem mogłoby się wydawać obraźliwych słów. Ale taki stan przydarzył mu się tylko jeden raz. Kiedy wszedł na dziedziniec świątyni, to nie ogarnął go jakiś nagły gniew. To nie było tak, że przyszła jakaś emocja i on się dał tej emocji porwać. Nie. Ewangelista Jan w 2 rozdziale swojej Ewangelii pisze, że kiedy Jezus wszedł na dziedziniec świątyni, kiedy ogarnął wzrokiem wszystko, co tam się dzieje, to zaczął sobie zaplatać bicz. A to znaczy, że musiał przez dłuższą chwilę stać, albo siedzieć, może kucał, kiedy skręcał sobie ze sznurków bicz i myślał o tym, co za chwileczkę zrobi. To nie był przepływ energii, to nie była emocja. On chciał tak zrobić. Bardzo ważne, żebyśmy poczuli, co tam się działo. Żebyśmy zobaczyli te dziesiątki zwierząt, setki ludzi, tysiące monet, które Chrystus porozrzucał, powywracał stoły, przegonił zwierzęta. No trudno sobie wyobrazić, żeby te zwierzęta wyganiał łagodnie, żeby ludzi prosił grzecznie, żeby wyszli. Przypuszczam, że chwytał za suknię. Przypuszczam, że wypychał na siłę. Przypuszczam, że biegał z tym biczem i wywracał stoły. Przypuszczam, że nie mówił zbyt łagodnie. Taki stan tylko jeden raz mu się zdarzył. Tylko raz Chrystus na coś takiego sobie pozwolił. Dlaczego? Otóż wydaje mi się, że początkiem tego, co tam się wydarzyło, jest stan zupełnie zaskakujący. Taki stan, który jest wręcz przeciwieństwem tego, co Chrystus zrobił w tej świątyni. Otóż, kiedy się czyta Ewangelię świętego Jana, to można łatwo zauważyć, że to oczyszczenie świątyni dzieje się zaraz po weselu w Kanie Galilejskiej. Przypuszczam, że Chrystus jest w doskonałym nastroju, kiedy patrzył na miłość młodych ludzi, zresztą pomógł na tym weselu. Potem napisano, że poszedł do Kafarnaum ze swoimi braćmi, czyli z całą swoją rodziną, z uczniami, ze swoją mamą. Tam przez chwilę byli. I potem to Kafarnaum opuszcza, ale już bez swojej rodziny. Odchodzi prawdopodobnie z kilkoma uczniami, z którymi idzie do Jerozolimy. A po tej Ewangelii napisano, że Pan Jezus nikomu się nie zwierzał i nikomu nie opowiadał żadnych swoich wewnętrznych spraw. Co to jest za stan? Wydaje mi się, że Chrystus od tego momentu wesela w Kanie Galilejskiej wchodzi w jakąś coraz większą samotność. Co to jest za stan, kiedy człowiek nie może znaleźć nikogo, komu można opowiedzieć swoje wnętrze, komu można opowiedzieć swoje serce? To jest takie poczucie, no nie mam kogoś, komu mogę zaufać. Nie mam kogoś takiego wokół siebie, kto byłby na tyle blisko mnie, na tyle mógłbym mu zaufać, na tyle ten ktoś mnie rozumie, żeby mógł mu przekazać swoje serce. Jakoś tak mi się wydaje, że kiedy Chrystus wchodzi na ten dziedziniec, na ten wielki dziedziniec, gdzie było mnóstwo ludzi, to staje tam niezwykle samotny. Staje tam w takim poczuciu, że nie ma wokół nikogo, komu można by dać swój sekret. Co to jest za samotność? Dlaczego ta samotność wzbudziła w nim taki gniew? Po dokonaniu tej rozruby w świątyni słyszymy od Żydów, którzy zarzucają Chrystusowi, że się mieni jakimś prorokiem, a nie ma do tego prawa. Kiedy Chrystus mówi o tym, że on tę świątynię, kiedy ją Żydzi zburzą, to on jest w stanie ją w 3 dni postawić na nogi, to Żydzi mówią, że tę świątynię budowano 46 lat. I chciałbym, żebyśmy tą informację potraktowali bardzo symbolicznie, tak jak traktowała tą informację cała żydowska teologia. W hebrajskim każde słowo, każda litera ma swoją liczbę. Można każde słowo policzyć w ten sposób, żeby policzyć wszystkie litery, które są w tym słowie. Otóż 46, ta liczba 46, to jest liczba słowa Adam. I też nie bez przypadku, myślę, Pan Jezus posługuje się tym symbolem. Wykorzystuje go, mówiąc Żydom o tym, co zamierza zrobić. On, kiedy mówi, że te świątynie, czyli te 46, odbuduje w 3 dni, to mówi o Adamie, mówi o człowieku.
Mówi o tym, że On potrzebuje 3 dni, żeby odnowić człowieka. I myślę, że właśnie to się dzieje w Chrystusie. On staje w tej świątyni, tak jakby stanął w człowieku. Przed chwileczką widział doskonały i cudowny obraz człowieka. Widział mężczyznę i kobietę, którzy wchodzili w związek małżeński, na których weselu on był. I przypuszczam, że przypomniał mu się raj. Tak jak wtedy, kiedy Adam i Ewa żyli w nieustannym weselu. A teraz nagle stoi w świątyni i widzi Adama, który wygląda tak jak dziedziniec tej świątyni. Jak wygląda? Co on tam zobaczył? Otóż wydaje mi się, że Chrystus, kiedy stoi na dziedzińcu tej świątyni, czyli stoi w Adamie. Sam mówi, że to jest dom mojego Ojca, a domem Ojca jest człowiek. To Bóg mieszka w człowieku. Otóż Chrystus, kiedy stoi w Adamie, to widzi, że ten, który powinien być jego własnością, ten, w którego wnętrzu powinien mieszkać Bóg, to wnętrze powinien urządzać Bóg, jest cały rozprzedany. Że w tym wnętrzu jest jeden wielki handel. Że ten człowiek już nie należy do Boga. Że ten człowiek nie jest domem Boga, ale ten człowiek się sprzedał. Ten człowiek nieustannie kupczy sobą. Nieustannie komu się tylko da, kogokolwiek spotka, to sprzedaje część siebie. Tak sobie myślę, że Chrystus stoi tam bardzo samotny, bo Adam miał do niego należeć. Był mu przeznaczony na zawsze. Bóg stworzył człowieka po to, żeby z nim być na wieczność, a okazuje się, że Adam sprzedał się komuś innemu. Że Adam zachowuje się jak zwykła prostytutka, która sprzedaje się za pieniądze komukolwiek, tylko po to, żeby dostać trochę przyjemności, trochę dobra, trochę poczucia zysku, może jakiegokolwiek innego poczucia bogactwa. I Chrystus wpada w taki straszny gniew z tego jednego prostego powodu. Adam to jest jego własność. I on chce Adama natychmiast z powrotem. On nie pozwoli, żeby Adam się zaprzedawał czemukolwiek innemu. On chce człowieka z powrotem na własność. Chciałbym cię prosić, żebyś dzisiaj zobaczył w sobie te dwa obrazy Chrystusa. Żebyś po pierwsze zobaczył stojącego pośrodku ciebie, w samym środku twojego serca, Chrystusa całkowicie samotnego. Takiego Chrystusa, który stworzył cię po to, żeby ci powierzać wszystkie swoje sekrety. Który stworzył cię po to, żeby twoje wnętrze było jego mieszkaniem, żeby było jego domem. Żeby było takim miejscem, w którym on sam przebywa, w którym on sam wszystko urządza, w którym jest jak w raju. I Chrystus stoi tam zupełnie sam. Stoi tam samotny, bo większość rzeczy, która jest w tobie, która jest we mnie, jest rozsprzedana gdzieś indziej. A potem chciałbym, żebyś zobaczył Chrystusa z biczem w ręku. Takiego Chrystusa, który biega po twoim wnętrzu i który wywala wszystko do góry nogami. Który przepędza wszelkiego rodzaju zwierzęta, który przepędza wszelkiego rodzaju walutę, za którą się sprzedajesz, który przepędza ludzi, którzy tam weszli, a nie powinni tam być, który robi czystkę w twoim wnętrzu. Chciałbym, żebyś zobaczył jego gniew, jego zawziętość, żebyś zobaczył jego zapalczywość, żebyś zobaczył, jeżeli potrzeba, jego agresję. Dlatego, że to jest agresja płynąca z samotności tęskniącej za tobą. To jest agresja nie skierowana przeciwko tobie, ale przeciwko temu wszystkiemu, w czym się sprzedałeś komuś innemu. Spróbuj dzisiaj zlokalizować to, gdzie sobą kupczysz, gdzie się rozdajesz za akceptację, za seks, za pieniądze, za powodzenie, za cokolwiek. Tam, gdzie jesteś kimś, to zwyczajnie kupczy sobą. I pozwól Chrystusowi, żeby ci to wszystko oczyścił, żeby to wszystko powywracał do góry nogami. A może masz takie przekonanie, że twoje życie to jest taki obraz wywróconej świątyni. Ja lubię sobie zawsze myśleć o tym, jak musiała wyglądać ta świątynia, kiedy Pan Jezus z niej wyszedł. Lubię sobie wyobrażać te powywalane stoły, biegające w jakimś oszalałym pędzie zwierzęta, latające ptaki, ludzi, którzy pewnie się rzucali na monety, które tam leżały. I możliwe, że masz takie wrażenie, że to jest twoje wnętrze. Że ty jesteś taką powywracaną do góry nogami świątynią. To jest dobry znak. To prawdopodobnie oznacza, że Chrystus właśnie wparował do ciebie. Że Chrystus właśnie rozpoczął walkę o to, żebyś wreszcie był Jego, bo ma już dość samotności w czekaniu na ciebie. Nie chodź do innych pasterzy. Nie chodź do ich stad, nie chodź na ich pola, bo jest jedno cudowne pole z jednym przecudownym pasterzem.
i to za nim warto chodzić. Nie sprzedawaj się komukolwiek innemu. Miłuje dusza moja, wskaż mi, gdzie pasiesz stać.